Czołem pancerniki. iPhone 14 Pro oraz S23 Ultra to smartfony, które cały czas mam pod ręką ze względu na to, że to dwa najbardziej popularne flagowce, do których zwykle porównuję kolejne nowości. S23 Ultra jest już ze mną ponad 3 miesiące i myślę, że to już wystarczający czas, by wypowiedzieć się na chłodno, bez emocji, czy ten smartfon byłby w stanie skłonić mnie do zmiany iOS-a na rzecz Androida, gdyż od ponad dekady korzystam na co dzień z telefonów od Apple. Zaczynamy! A zacznę od rzeczy bardzo prozaicznej, która dla wielu z Was nie jest być może istotna, ale dla mnie jest, a mianowicie utrzymanie telefonu w czystości. I pod tym względem zdecydowanie bardziej wolę S23 Ultra, który nie ma szklanej wyspy aparatów, a przerwy między wystającymi obiektywami są na tyle duże, że łatwo dotrzeć tam ze szmatką i równie łatwo zapanować mi wtedy nad moją nerwicą natręctw. Naturalnie wielkość tego telefonu to coś, do czego chyba nigdy się nie przyzwyczaję, więc musiałbym pewnie doinwestować w kilka par spodni typu cargo, natomiast tę małą niedogodność związaną z przechowywaniem szybko rekompensuje fakt, że w każdej chwili mamy pod ręką duży ekran i co za tym idzie, dużą przestrzeń roboczą, którą jeszcze łatwiej docenić, kiedy nie zasłaniamy jej własnym palcem, tylko korzystamy z dołączonego rysika. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że rysik ma dla mnie jakieś duże znaczenie, ale tak nie jest. Jeśli ktoś poczuł się opuszczony, odkąd Samsung zaprzestał kontynuowania linii Note, to oczywiście w S23 Ultra znajdzie dla siebie ukojenie. Natomiast nie wiem jak Wy, ale ja nie podpisuję codziennie sterty dokumentów, ani nie wysyłam do nikogo prostych szkiców, by mu coś wytłumaczyć. Oczywiście z tak dużym telefonem i rysikiem człowiek wygląda nieco poważniej, zwłaszcza jak do tego zacznie jeszcze teatralnie marszczyć czoło. Ale serio, dla mnie rysik nic tutaj nie zmienia, natomiast z nim jest trochę tak jak z tymi wszystkimi stłoczonymi rzeczami w garażu albo w piwnicy. Nie wiem, czy się kiedyś na coś przydadzą, ale dobrze je mieć. Będąc jeszcze przy samej bryle, stwierdzam, że to jednak S23 Ultra lepiej leży w dłoni, kiedy porównuję oba urządzenia bez etui. Ramka iPhone'a jest ostro ścięta, bez wyobleń i ta różnica jest mocno odczuwalna. Dopiero odpowiednio dobrane etui pozwala złagodzić ten efekt. A skoro mowa o etui i innych akcesoriach, to nie zapominajcie, że takowe jak zawsze znajdziecie na naszej stronie pancernik.eu. Oczywiście każdy z nas użytkuje smartfon z inną intensywnością, ale w tej konfrontacji to bateria w S23 Ultra wykazuje się lepszą żywotnością, co już nawet widać po tym, jak długo to urządzenie utrzymuje się w stanie gotowości. Za każdym razem, kiedy biorę S23 Ultra w teren, mam pewność, że jeśli chodzi o zapas energii, to nie poruszam się tutaj w obrębie dnia i że zawsze wrócę z tymi 20-30% baterii do domu, co pozwala na przekroczenie doby na jednym cyklu baterii. W trakcie ostatniego wyjazdu, kiedy zapomniałem wziąć ze sobą powerbank i korzystałem wyłącznie z iPhone'a w trakcie całodniowej wycieczki, musiałem korzystać ze wszystkich sztuczek, by telefon przetrwał do wieczora, bo ciągłe robienie zdjęć, filmów, korzystanie z nawigacji mocno nadszarpywało jego energię. Na całodniowym spacerze z Samsungiem, którym również co chwila coś rejestrowałem, nie miałem podobnych dylematów i wiedziałem, że te 20% na pewno przyniosę do domu. Zaznaczę, że za każdym razem używam LTE, automatyczną jasność ekranu i tryb oszczędzania, a Always on Display mam akurat wyłączone, bo i tak mam manię odkładania telefonu ekranem do dołu, więc ta funkcja rzadko mi się przydaje. A to, co z kolei przydaje mi się bardzo i co jest w sumie głównym powodem, dla którego chętniej sięgam po S23 Ultra, to ekran. I nawet nie jest to kwestia tego, że AMOLED Samsunga jest miażdżąco lepszy, bo różnice moim zdaniem są tutaj mimo wszystko dość subtelne. Ale bardziej jest to kwestia kilku detali dających przewagę Samsungowi.
Ekran w iPhone 14 Pro ma dla mnie dwie poważne wady. Po pierwsze, dynamiczna wyspa, która mocno zaznacza swoją obecność i na pewno nie pozwala w łatwy sposób skoncentrować się na oglądanym filmie w pozycji poziomej, chyba że akurat proporcje pozwalają na zachowanie delikatnych marginesów, ale jednak każdy z nas ostatecznie chce wykorzystać pełny zakres przekątnej. Po drugie, te wyoblenia. Może wydać się Wam to czepianiem na siłę, ale cóż poradzę, że zdecydowanie bardziej wolę ten pudełkowaty ekran Samsunga. Nie wspominając w tym wypadku o większej przekątnej i małym oczku frontowej kamery. Do tego, jak ktoś lubi pociupać sobie w mobilną gierkę, to Samsung również tworzy tutaj lepsze warunki dla interfejsu sterowania. Wyjdzie zaraz, że chyba niepotrzebnie korzystam nadal z ekosystemu Apple, ale dla kogoś takiego jak ja, kto tyle czasu spędził w iOSie czy macOSie, przerzucenie się na dłuższy czas do One UI jest jak wzięcie porządnego haustu powietrza. Każdy, kto od lat siedzi w iOSie, wie, że iPhony kupujesz po to, by dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać. Możesz dzisiaj przesiąść się z iPhone'a 6 na, załóżmy, iPhone'a 12 i nie będziesz zdezorientowany, bo to z grubsza będzie wciąż ten sam system, który znasz. Natomiast jednocześnie minusem jest to, że na każdą nową funkcję czeka się tutaj długo, a marka świadomie je reglamentuje i często coś, co użytkownicy Androida znają od lat, tutaj jest ogłaszane jako super przełomowa nowość, która, trzeba przyznać, jest często opakowana po prostu w lepszy marketing. Krótko mówiąc, jak zmieniasz iPhone'a, to głównie dlatego, że jest on już wystarczająco stary, a nie dlatego, że nagle zapragnąłeś mieć Always on Display, którego wcześniej nie miałeś przez lata i jakoś dało się bez tego żyć. Z kolei, sięgając po produkt Samsunga, wiesz, że tutejszy system bez przerwy ewoluuje, daje Ci zdecydowanie więcej swobody i duże możliwości ustawień. Nie mówiąc o tym, że iOS 16 sprawił, że przez pierwsze kilka miesięcy mój testowy iPhone 14 Pro był niemal bezużyteczny, bo kompletnie nie radził sobie z zarządzaniem energią i nawet nieużywany potrafił się rozładować w kilka godzin. Więc jeśli lubisz przewidywalność i prostotę, to iPhone Cię pod tym względem nie zawiedzie. Ale kiedy po tylu latach sięgasz na dłużej po Samsunga, nagle zdajesz sobie sprawę, że daje Ci on poczucie nowości nie tylko jako urządzenie, ale także jako system. Apple przez lata mocno skostniał, jeśli chodzi o ich telefony, i mam wrażenie, że to marka, która traktuje się zbyt poważnie. W Samsungu lubię to, że nie boi się promocji już na starcie sprzedaży, że oferuje bardzo korzystne programy wymiany starego sprzętu na nowy, dodaje ten rysik do swojego telefonu, bo na szczęście ich duchowy założyciel nie wzdrygał się na widok rysika i telefonu, mają składane ekrany, zakrzywione monitory, no ewidentnie jest u nich wyczuwalny taki korporacyjny rock'n'roll. W tym czasie Unia Europejska musi wywierać presję na Apple, by ten wprowadził standard USB-C czy system otwarty na wszystkie sklepy z aplikacjami. Czy ja właśnie za bardzo się przed Wami nie otwieram? Natomiast w kwestii możliwości fotowideo mam głowę zwróconą w stronę chińskich propozycji, z którymi miałem ostatnio do czynienia, a które, mam wrażenie, są już w trochę innym miejscu. Xiaomi 13 Pro czy choćby Huawei P60 Pro pokazały, że fotografia mobilna otwarła nowy rozdział, więc nic dziwnego, że plany na Samsunga S24 Ultra są z grubsza takie, by znalazła się w nim większa matryca, regulowana przysłona czy choćby jednostka ze zmiennym zoomem w budowie peryskopowej. Oczywiście to nie znaczy, że iPhone czy Samsung robią złe zdjęcia, zresztą zachęcam Was do obejrzenia moich porównań, ale po prostu dzisiaj wiem, że jest dostępny wyższy poziom, a my jako klienci powinniśmy wymagać zawsze najlepszego, kiedy decydujemy się na flagowy produkt danego producenta. Tu przy okazji chciałbym uciąć wszelkie domysły, które pojawiły się pod filmem z Huawei P60 Pro, jakoby marka ta miała nam opłacić test porównawczy. Otóż przede wszystkim jako twórca jestem zobowiązany, by w jednoznacznie brzmiący sposób informować widzów o jakiejkolwiek akcji promocyjnej, współpracy czy sponsoringu. Nie ryzykowałbym losów tego kanału ani własnej reputacji, by zignorować taki wymóg, a poza tym Maria
rozmawiasz z jakimkolwiek producentem telefonów, oznaczałby moją utratę wiarygodności jako recenzenta, dlatego możecie się ze mną nie zgadzać co do samych wyników, które przedstawiłem w ostatnim filmie, ale podkreślę raz jeszcze, nikt ani nic nie wpływało na moją końcową ocenę. A wracając do S23 Ultra, stwierdzam, że ja chyba od dłuższego czasu sympatyzuję z oprawcą i jestem najlepszym przykładem na syndrom sztokholmski, bo na ten moment nadal trudno byłoby mi się rozstać z ekosystemem Apple, mimo wielu jego niedoskonałości, zwłaszcza w kontekście samego iPhone'a. Prawda jest taka, że przed iPhone'em 15 Pro stoi naprawdę sporo wyzwań w tym roku i jestem ciekaw, czy firma potraktuje to poważnie, czy nadal w swoim stylu będzie w stoickim tempie racjonować każdą funkcję lub zmianę w hardwareze. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny popis marketingowców, tylko sprzęt ten przemówi sam za siebie. W przeciwnym razie zacznę coraz poważniej rozważać przesiadkę na ultraflagowca od Samsunga. Jeśli interesuje Was szczegółowe omówienie obu tych smartfonów, to naturalnie zachęcam Was do obejrzenia osobnych recenzji dla każdego z nich, które znajdziecie na naszym kanale. A tymczasem dziękuję za Wasz czas i uwagę, no i widzimy się i słyszymy już wkrótce.